kurza stopa ścina twarz. Jak oni mogą w tej Warszawie żyć? Ponad 180 lat temu miasto stołeczne pogrążone było w egipskiej ciemności. Wielki był to wyczyn wieczorem iść pieszo w gości. Kociełby na chodniku, a w dłoni pochodnia, czy też zwykła świeca. Kto by pomyślał, niby europejskie miasto, a taka heca. Ten stan rzeczy się utrzymywał przez niejakiego namiestnika, co był dla Polaków wyjątkowo srogi. Przez lata zakazywał wprowadzenia gazu w celach prywatnych czy do oświetlenia drogi. Antypolskość miał we krwi. To chyba hobby takie, a może obsesja? Zapewne we śnie krzyczał: po moim trupie dla Polaków na gaz koncesja. Zdrastwujcie, komandir! Gaza dla miedjeżdnych paliaków nie budziet! Prawda, wielki komandir? Nie budziet! W końcu u schyłku żywota swego złagodniał ów carski generał, co przez lata z przedsiębiorcami o gaz się spierał. Nareszcie podpisał papiery jednym ruchem zamaszystym. Wciąż nieufny antypolski, lecz z sumieniem czystym. To wielki dzień w historii całej Warszawy. Tylko z tym Niemcem jeszcze się trzeba dogadać, a to nie lada wyzwanie. Witam, hele czoła. Herzlich willkommen im polnischen Königreich. Lieben Dank. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Lassen Sie uns gleich zum Geschäft kommen. Sie haben den Vertrag vollständig durchgelesen, oder? Czytałem, czytałem. Toż to monopol. Polskim gazem Niemiec zarządzać będzie. Haben Sie etwas gesagt? Nein, nein, dann lassen Sie unsere Zusammenarbeit anstoßen. Ja, natürlich. Schneller bitte. I choć przez wieki dogadywali się jak pies z kotem, ten Niemiec z Polakiem. Biznes jest biznes. O historii ani słowa. Cisza, jakby ktoś zasiał makiem. Toast. Für die Zukunft des modernen Warschau. Na zdrowie. Popłynęły fundusze na zakład gazowy przy Ludnej, gdzie prace ruszyły z kopyta. Po tylu latach oczekiwania warszawska gawieć stanęła jak wryta. Do tej pory piękno stolicy ukryte nocą przed ludzkim wzrokiem ukazało swe lico dzięki łunie światła walczącej ze zmrokiem. Teraz latarników można zliczyć na palcach jednej dłoni. W kwestii oświetlenia to elektryczność pobiła gaz i dzielnie się broni. Trzeba iść do przodu i zaakceptować warunki nowoczesności. Gdy spotkacie latarników, pozdrówcie od nas tych szanownych jegomości. Ależ pięknie, jak jest oświetlone pastorałami. Aż chce się spacerować takimi uliczkami. Ale zaraz, zaraz, kto nam tam w kadr wchodzi? Może spytać jegomościa, o co tutaj chodzi. Kim pan jest i czy pan się w życiu para? Jestem latarnikiem ulicznym. To dobry zawód, nie żadna kara. Jak to? To latarnie same się nie świecą? Ha! Może w przyszłości. Tymczasem byłoby to niezłą hecą. Każdą patak z osobna odpala. Przecież ich jest tak wiele. Taki zawód. Szewc buty szyje, młynarz mąkę miele. Tymczasem przepraszam, wracam do pracy. Oj tak, z pewnością docenią ten trud rodacy. Obecnie największy zabytek postindustrialny na Woli, czyli tak zwane Wolskie Koloseum, prawdopodobnie osiągnęło swej wytrzymałości technicznej apogeum. Trzy
trzymajmy kciuki, że coś się w tej materii zmieni, bo dopóki stoi, wciąż jest iskierka nadziei. Aktywistom i radnym, którzy walczą o ten unikat, chcemy przekazać tylko jedno. Dziedzictwo warszawskie wspiera Was filmem. To właśnie naszego odcinka sedno.